Organizatorem tego turnieju był Młodzieżowy Klub Karate w Gromniku. Gościliśmy dzisiaj 8 klubów. Łącznie uczestników było około 130 osób. Najbardziej oddalone miejsca, jakie dzisiaj były, to Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Pustków, Kraków, Krosno. Dzisiejszy turniej pod patronatem wójta gminy Gromnik, czy warto propagować tego typu inicjatywy? No, pytanie retoryczne, na pewno warto, zwłaszcza, że jest to dzień wolny od nauki. W zasadzie dzieci nie mają co w taką pogodę robić, natomiast zajęcia sportowe są zawsze dobrą pracą wychowawczą nad nie tylko tężyzną fizyczną, ale też pewnie nad psychiką, nad charakterem, bo to jest bardzo ważne, żeby dzieci umiały walczyć, umiały przegrać i umiały pogodzić się z porażką. To jest wszystko bardzo ważne. Od ilu lat trenujesz karate? Od 2. Jak wyglądała twoja walka i ile punktów zdobyłeś? Zdobyłem 7-3, 7-4 i 7-5 punktów. Od ilu lat trenuje pani karate i co panią skłoniło do tego, aby podjąć treningi? Od 10 lat praktycznie, a to była zawsze było moim marzeniem i ogólnie to jest moja pasja, którą teraz udaje mi się realizować. Czy warto organizować tego typu przedsięwzięcia? Oczywiście warto, dlatego to robimy, bo te dzieci mają naturalną chęć rywalizacji, mają możliwość w zorganizowany sposób sobie porywalizować na zdrowych zasadach, no i gdzie tak naprawdę wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci. Można powiedzieć, że gmina Gromnik jest taką gminą propagującą sport. Jak najbardziej, tak można mówić, i wszystko robimy, aby coraz więcej tej młodzieży polubiło sport. Jest to po prostu bardzo fajna forma rozrywki. Ja zachęcam, żebyśmy jak najwięcej korzystali. Ja jestem dumny, że dorosłe osoby na czele z radnymi grają w piłkę. To jest bardzo ważne. My dajemy przykład, że można grać i można, mimo że się już nie ma tylu lat do sprawności, ale trzeba pokazywać się jak najwięcej na boisku po to, aby dać dobry przykład. Dobry przykład dla ludzi, aby wiedzieli, że sport zastępuje wszystkie lekarstwa, a lekarstwa nie zastąpią ruchu.